It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all that I crave, so I wonder, hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know. Say, cześć kochani, dzisiaj się jeszcze z wami nie witałam. Dzisiaj mamy przepiękny piątek. Ja właśnie wyszłam na spacer z Milusią, ale Milusia dość marudzi, więc myślę, że to będzie taki króciutki spacer i już z nią wracam. Szczególnie, że jeszcze muszę zrobić obiadek do domku. Cześć, chciałam powiedzieć w ogóle. Obiadek, po prostu obiadek muszę zrobić. Więc tak, wracamy powoli. No ale witam was w piąteczek ze spacerku w piękną pogodę. Och, jejku, jejku, już idziemy. Ale jest tak fajnie, wiosennie. Don't be so hard to reach. Just pick up your phone. Tell me where you be. 'Cause I gotta know. Wróciliśmy ze spacerku. Myślałam, że ktoś paśpi jeszcze trochę. Nie. Nie ma spania, mamo. Tak. Bo ja się zabieram za obiad, więc miałam nadzieję, że ktoś mi tutaj jednak trochę pośpi. Czekajcie. Na Thermomixie. Spytałam was na Instagramie, bo napisałam, że zastanawiam się czasem, co sobie ludzie myślą, co sobie ludzie myślą, których ja mijam na spacerach i słyszą na słuchawkach, co ja... co ja słucham. I rzeczywiście, tak jak ktoś napisał, ludzie tak nie zwracają na to uwagi, tak, jasne, tylko że jak się chodzi w mieście, to raczej może nie zwracają, ale jak się chodzi na osiedlu, gdzie się każdemu mówi dzień dobry i tutaj mieszkają raczej takie starsze osoby, a słychać, co ja słucham, bo ja słucham bardzo głośno niestety, no to właśnie słychać, co ja słucham. I jestem ciekawa właśnie. Nikt jeszcze nie zgadł, nikt nie wytypował tego, co ja mogę słuchać na tych słuchawkach, więc możecie dawać znać. Ale już wam zdradzę sekret, bo pewnie na Instagramie już zdradziłam. A mianowicie, ja najczęściej słucham po prostu jakiegoś rapu, bo najlepiej się do tego chodzi. Po prostu. No dobra, teraz robię obiad, bo zaraz przyjedzie cała zgraja nasza, więc już nie będzie tak łatwo, więc muszę szybko się brać do roboty i robić. Miałam zamiar to zrobić szybciej, ale oczywiście wiecie, milion rzeczy na głowie pomiędzy. Ale powiem wam, że jeszcze tak w głowie mi się narodziło a propos tej muzyki, że czasem my widzimy siebie inaczej niż widzą nas inni ludzie. Właściwie zawsze tak widzimy siebie inaczej niż widzą nas inni ludzie. Ja się zastanawiam, jak wy mnie widzicie. Co sobie o mnie myślicie? Nie wiem, czy to dobrze, że zadaję to pytanie, ale wiecie, o co mi chodzi po prostu. Czy ja myślę o sobie tak samo, jak wy myślicie o mnie? Dajcie znać. Albo czy pokrywa się to z tym, jaka jestem, to co o mnie myślicie, czy nie? Bo każdy nas odbiera inaczej. Odbieracie mnie też przez to, jakie wy macie doświadczenia, przez to, co przeszliście i tak dalej. Wiadomo, że niektórzy będą mnie lepiej, niektórzy gorzej, ale pamiętajcie właśnie jedna rzecz, to jest to, że wy się nie musicie przejmować, jak was ludzie odbierają, bo to nie jest wasza sprawa. Każdy was będzie odbierał inaczej właśnie na podstawie tego, że to jest, no wiecie, doświadczeń innych ludzi, tak? Patrzą przez pryzmat swoich doświadczeń na was. Wy możecie mieć zupełnie inne, ktoś będzie miał zupełnie inne i będzie na was zupełnie inaczej patrzył. No, więc tak, nie przejmujcie się tym, co ktoś o was myśli. No, dobra, zabieram się do roboty. Tata ma dużo pieniążków! Czemu ma dużo pieniążków? Bo zarabiał! Aha! I kupić? I się na butuch. I dlatego ci kupił gazetkę, tak? Tak. O, pomaluję się. No super. Pomaluję ci się, mamo. Dobrze, a tobie też tata kupił gazetkę? Tak.
Wiesz co Klara przyszła i powiedziała? Tata ma dużo pieniążków. Fajnie, to dobrze. Cieszę się. Co skarbie? Rzeczywiście, tata, jak ty kupujesz gazetki, to rzeczywiście jesteś bogacz. No nie, bo jak powiedziałem, albo gazetki, albo lody. Miej wybór. Więc taki nie do końca sugar daddy. Mam ciepło. Dobrze. Kupił kola za 7 zł, więc jednak jest bogatym. Nie no, ja się śmieję, ale to nie jest śmieszne, ile teraz rzeczy kosztują. Nie martwcie się. Też tyle płacimy. To nie jest pocieszające, wiem. Ale... No. Przemilczmy, dobra? Bo tak będzie lepiej. Cause I made reservations, too many invitations, and the last night was heavy, heavy. I need communication, tell me where's your location. Used to talk 24/7, every other second, just to make sure we were up to date. Now it's closer to 11, and I ain't hearing nothing, I just need to know that you're okay. Co tam jest? Jakieś pudło. No. Gdzieś napisane. Co tu napisane? Co tu napisane? Daj, zobaczę. I pudło. I ksiądz. Popatrz. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To dla ciebie. Pokazywałam wam dzisiaj, jak wypełnię książkę tą Milusi i wiecie co, ja właśnie żałowałam, że nie mam czegoś takiego dla moich dzieciaków starszych, więc ja tylko zobaczyłam nowość właśnie, dam wam link w tym sklepie, to musiałam po prostu mieć i to jest taki pamiętnik, który uzupełniamy co roku od 5 urodzin do 18, więc no po prostu mam taki dla Klarusi, który poczeka sobie jeszcze wiadomo, dla Jasia. Drugi taki jeszcze ofoliowany i mam coś, co bardzo mi pomoże ogarnąć teraz swoje życie, czyli planer dla mnie. Jestem aż, powiem wam, wzruszona tym faktem, że będziemy mogli zatrzymać te wspomnienia w takim pięknym pamiętniku. Płakać mi się chce, serio. Ja jestem taka właśnie, płaczka.